Senta comigo. Prosimy wszystkich sportowców. Zapraszamy serdecznie. Panowie, zostawcie tą piłeczkę, dobrze? Nagracie się zaraz. Jestem naszego pana Grzegorza Janeczka. Zastępca burmistrza główna pana Grzegorza Urbanika. Dyrektora Departamentu Przedsiębiorczości pana Jacka Skwierczyńskiego. Mieszkańca Głowna. Witam serdecznie radnych miasta Głowna. Witam dyrektora MZK pana Konrada Szremskiego. Witam pana dyrektora Miejskiego Zakładu Wodociągów pana Aleksandra Wracha. Serdecznie witam pana Rafała Jaskowskiego, rzecznika Sejmiku Województwa Łódzkiego. Gorąco witam naszych sponsorów. Bank Spółdzielczy w Głownie, panią Kaszubowską. Witam gorąco pana Jana Wróbla. Pana Krzysztofa Kucińskiego. Justynowa z Rzychlina Słonecznego. Naszej stolicy, z Łodzi witam gorąco siatkarzy, z Łasku, z Ozorkowa, Pabianic witam i proszę państwa, witam naszą młodzież, młodszą i starszą siatkarzy z Głowna. Dzień dobry, witam serdecznie, a przede wszystkim gorąco, a jak gorąco woda i jak plaża, to wiadomo, że zawsze była piłka siatkowa. Bardzo się cieszę, że tak długo oczekiwany obiekt, jak boiska do piłki siatkowej udało się w tym roku tutaj nam stworzyć i mamy nadzieję, że to będzie pierwszy krok do tego, żeby obok tego również następne obiekty powstawały. Nie od razu Kraków zbudowany. Ja bardzo serdecznie kłaniam się wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Chodzi o to, że bez ludzi o dobrej woli, dobrych sercach, o takim szerokim spojrzeniu, pewnie Łódź, zatrzymaliśmy się przy tej naszej plaży i ja mówię, Grzegorz, spójrzmy na ten teren, tak jakbyśmy tego miasta nie znali. Co by tu było dobre, żeby mogło powstać? Od razu na pierwsze takie spojrzenie jednego i drugiego. Boiska do piłki siatkowej. To było w marcu. No i od tego czasu tutaj się tyle zadarzyło. Bardzo dziękuję panu burmistrzowi Urbanikowi za to, że tyle pracy i tyle wysiłku swojego włożył w to, żeby te boiska mogły tutaj. Panie Małecki, poproszę o dyplomy. Ja bym chciał jeszcze, wykorzystując ten moment, jak jestem przy mikrofonie, niech niektóry przegoni. Ktoś kiedyś śpiewał, więc chcielibyśmy w tak sposób podziękować i przygotowaliśmy takie podziękowania. Ja przeczytam tekst podziękowań, a te nasze listy dziękczynne będą rozdawane. Takie samo podziękowanie jest dla
firmy miejskiego zakładu wyciągu wytwarzania Polska mogły powstać. Bardzo nam miło, bo ładnie wygląda i to jest, jak mówię, początek pewnie, będziemy mieli okazję również współpracować. Jest również sponsorem naszej imprezy, także widać, że przekonał się do tego, że to jest... Również na ręce pana prezesa dla drugiego prezesa tejże firmy, pana Kamila. Już jestem. Bardzo proszę również pana Jana Wróbla o podejście. Chcielibyśmy taką ważniejsze. Życzę wszystkim dobrej zabawy i tak formalnie powiem, otwieramy te boiska. One są dla wszystkich. Sposób ich wykorzystania będzie jasny i jawny. Można grać. Po to są zbudowane, żeby się grało. A może na tych boiskach będą również coraz szersze i coraz o większym zasięgu i o większym znaczeniu jeszcze imprezy odbywały się. A zaczynamy dzisiaj, mam nadzieję, że to jest dobry początek. Wszystkiego dobrego. Panie Elku, oddaję głos, uciekam. Bardzo dziękuję. Tak, prosimy bardzo tutaj wszystkich.